Anna Tregus-Krawczuk, jestem specjalistą ginekologii i położnictwa. Pracuję w klinice leczenia niepłodności Parents. Problem niepłodności dotyczy coraz więcej par, dlatego serdecznie zapraszamy do nas na wizytę w celu diagnostyki i ewentualnego leczenia. Na pierwszą wizytę w naszej klinice serdecznie zapraszamy obojga partnerów, zarówno panie, jak i panów, ponieważ problem płodności dotyczy zarówno pań, jak i panów. Na pierwszą wizytę zapraszamy po mniej więcej około roku bezowocnych starań o ciążę, przy regularnym współżyciu i przy braku stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych. Pacjentki po 35 roku życia, które leczą się z jakiegoś powodu, czy to są choroby internistyczne, czy endometrioza 3-4 stopnia, zapraszamy na taką wizytę do naszej kliniki po około 6 miesiącach starań. Natomiast pacjentki po 40 roku życia chcielibyśmy zaprosić na taką wizytę bezzwłocznie. Na pierwszą wizytę tak naprawdę nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać. Jeżeli macie Państwo jakieś wyniki badań laboratoryjnych, czy były przeprowadzane jakieś operacje, jeżeli jesteście Państwo w leczeniu specjalistycznym, dobrze by było, żebyście Państwo całą dokumentację ze sobą zabrali. To nam pomoże, żeby ustalić wstępne rozpoznanie, a na podstawie jego ustalić dalszą drogę postępowania, jaką możemy Państwu zaproponować. Jeśli chodzi o dzień cyklu, w którym pacjentka powinna się zgłosić na pierwszą wizytę, nie ma takiego dnia. Tak naprawdę pierwsza wizyta ma na celu głównie zebranie z Państwem dokładnego wywiadu, zbadanie pacjentki oraz na podstawie tego wywiadu zaproponowanie Państwu możliwości naszej kliniki w porozumieniu z Państwa oczekiwaniami. Przychodząc do Parents, poznacie Państwo możliwości leczenia niepłodności. Bo wbrew pozorom nie jest to tylko zapłodnienie in vitro, jest cała gama innych możliwości zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Także serdecznie zapraszamy na wizytę do Parents.